tym kursie uczymy się, jak nagrywać i publikować podcasty, więc może zacznijmy od tego, czym ten podcast w ogóle jest. Jak myślisz, czym jest podcast według ciebie? Według mnie podcast jest bardzo podobny do audycji radiowej, tylko mogę sobie go słuchać wtedy, kiedy chcę. Jest to jakieś tam nagranie audio. Sama tak naprawdę staję się fanką podcastów, słucham coraz więcej i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czemu by podcastów nie wprowadzić do szkół. Oczywiście jeszcze nie miałam pojęcia, jak to robić, dlatego powstaje ten kurs. Okej, okay. Bardzo dobrze. Właśnie to jest taka audycja radiowa, z tym, że z różnicą taką, że jest to audycja na żądanie. Każdy z nas może w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, za pomocą aplikacji posłuchać podcastu. A aplikacji jest wiele, na przykład Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast i tych aplikacji można mnożyć. One się teraz pojawiają na rynku, więc zachęcam Was. A kategorie też są różne, nie tylko z dziedziny edukacji, ale też z dziedziny publicystyki, rozrywki. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Podcast to już wiemy, czym jest. Natomiast są jeszcze kanały podcastowe. To nic innego jak zbiór odcinków danego twórcy w jednym miejscu. I takie przykłady kanałów podcastowych, to tak jak tu zebrałem, może być Biznes 2.0, 8000.pl, fotograficznie rzecz biorąc. Tak naprawdę przekrój jest olbrzymi, z każdej branży podcasty w tej chwili już istnieją, funkcjonują, ale nadal ten rynek jest rosnący z każdym rokiem. Prawie że o 100% przybywa nam ilości kanałów podcastowych właśnie na tych platformach, więc rynek jest bardzo rozwijający się, a o tym też może świadczyć to, że osoby publiczne również tutaj podcastują, na przykład Maciej Orłoś, czy Krzysztof Gonciarz, do tej pory znany jest bardziej z YouTube'a. No i są też rozgłośnie radiowe, tak jak Talk FM, Onet Radio, więc warto tutaj się nimi inspirować. No i kategorie. Tu wybrane kategorie z aplikacji Spotify. Mogą być podcasty z dziedziny sztuki, rozrywki, edukacyjne, zdrowie i styl życia, więc to tylko wybrane, które przeczytałem, natomiast tutaj jest możliwości wiele. No i na koniec jeszcze, dlaczego lubimy te podcasty? Nie ograniczają przede wszystkim wzroku, możemy gotować, jeździć na rowerze i słuchać podcastów, co coraz więcej zyskuje zwolenników tej formy wykorzystywania wolnego czasu. Możemy słuchać na żądanie w dowolnym czasie, o czym już wcześniej wspomniałem. Efektywne wykorzystanie czasu, no to jest to, o czym mówię, więc to są takie główne plusy i dzięki temu właśnie podcasty coraz bardziej się rozwijają, więc myślę, że teraz już Was przekonałem, że warto je też tworzyć, nie tylko słuchać, więc w kolejnym odcinku dowiemy się, czego potrzebujemy do nagrywania i jakiej aplikacji. Zapraszamy. Zapraszamy.